Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy ciasto jabłecznik na miękkim spodzie. Jest to taki spód babkowy, bardzo smaczny i łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Jabłko Renette obieram i kroję na kawałki oraz przekładam do garnka. Jabłka już mam obrane, teraz wlewam odrobinę wody. 3/4 szklanki cukru, ponieważ jabłka są kwaśne. Pół łyżeczki do łyżeczki cynamonu. W zależności ile kto lubi. Prużymy na małym ogniu, aż jabłka się rozpadną. Co jakiś czas należy je mieszać. Po 5 minutach ładnie się rozpadają. Jeszcze chwilka. Mały ogień. I teraz, żeby one pięknie później się trzymały po upieczeniu, dodamy jedną łyżkę mąki ziemniaczanej, ale jak ją wsypiemy, musimy energicznie szybko mieszać. Tak więc mąka i mieszamy. Niech to się jeszcze zacznie gotować i zakręcimy gaz. Jabłka zaczynają się gotować, tak więc gaz zakręcam. One są gotowe, pozostawiamy je, aby ostygły. 250 g masła przekładam do misy robota. Do tego 3/4 szklanki cukru. Jeden cukier waniliowy i masło ucieramy. Białko do ciasta osobno ubijamy. Do utartego masła dodaję 6 żółtek i dalej ucieram. I teraz wsypujemy 160 g mąki pszennej, 130 g mąki ziemniaczanej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Delikatnie mieszamy. Na koniec dokładamy ubitą pianę z białek. Ciasto jest gotowe. Blaszkę o rozmiarze 25x30 cm wyłożyłam papierem do pieczenia. I tutaj rozkładamy część ciasta. Taką większą część ciasta. Na to rozkładamy jabłka. Jabłka już są rozłożone. Teraz ponownie resztę ciasta. Można je tak rozsmarować. Ciasto pieczemy 45 minut, funkcja termoobieg lub góra-dół. Temperatura 180 stopni. Ciasto już się upiekło, teraz sprawdzimy patyczkiem, czy ono jest dobrze wypieczone, czy nie musi piec się dalej. Tak więc patyczek od szaszłyków jest suchy, jest suchy, jest suchy. Jabłecznik stygnie przy lekko uchylonych drzwiczkach. Robi Felicjanek, śpi zmęczone dziecko. Ciasto po ostygnięciu jeszcze musiałam schłodzić, ponieważ te jabłka były ciepłe i przy krojeniu one wylatywały. Tak więc teraz jak się ciasto schłodziło, jest dużo, dużo lepiej. No i tak wygląda ciasto w środku. Bardzo ładnie wypieczone, puszyste, ładnie się kroi. No i wspaniały jabłecznik z miękkim ciastem babkowym gotowy. Jabłecznik jest łatwy w przygotowaniu, pięknie się piecze, ciasto nie opada. Nie trzeba je wałkować, po prostu rozkładamy na to jabłka i znowu ciasto. Widzieliście Państwo, jak ładnie się piecze. No i pora je spróbować. Pyszniutki jabłecznik. Ciasto bardzo mięciutkie. Jeszcze przeszło wilgocią tych jabłek. Tak więc jak ono poleży, to jest takie rewelacyjne. Naprawdę, jabłuszka pyszne, lekko kwaskowe, bo to jest Renette. Tego cukru tu nie jest za mało, jest idealnie. Proporcje ciasta i jabłek są dobrze dobrane. Polecam Państwu przepis na ten łatwy jabłecznik. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.
Dziękuję.